Fajna sprawa z tymi biletami. Teraz kupujemy sobie bilety na weekend, strefa 1, strefa 2. Kupujemy taki bilet i jedziemy wszędzie. Patrzysz? O! 24 zł. Dlaczego? Ja myślałem, że kupiłem sobie bilet ważny, ale on tylko dopiero o 19 się zaczyna działać. Rowerami dzisiaj. Dobra. Dobra. Patrzymy w przyszłość z Rosją. Jak u nas na trolejbusach napisane, że w przyszłości z Rosją. Wolne niezwolnice. Dobra, szukamy tych rowerów. Gdzie mamy rower? Tu mamy rowery, mamy 20 do rowerów. Damy radę? Damy radę. Dobra, najlepsza zabawa dla ananistrzanina. Ile razy byliśmy w mołach, w tych, jak to się nazywa, galeriach? No, tak jak was na przykład, dużo z was ciągnie do takich zabytków, pomników i tak dalej, takich Leninów i tak dalej, tego czego wy nie macie. My na przykład nie mamy rozwoju, dlatego nas ciągnie tutaj w tych galerii. I my dużo chodzimy tam. Wiem, że to jest taka nuda, że to jest... Z jednej strony to jest to samo, wszędzie. Ale to jest ciekawe. Ciekawe zobaczyć tych ludzi, którzy tam przychodzą. Ono wszystko красиwe. No, właśnie. Tu idziemy tam! Woohoo! Historia jest taka, że kiedy przyjechałem tutaj po raz pierwszy, Bartek mi zrobił taką wycieczkę tutaj po Warszawie. Bartek bez planu ten, który 3 lata temu przyjechałem po raz pierwszy. On mi pokazywał tutaj wszystko. I tak przyjechaliśmy przez tę galerię, i on tak powiedział, że taka galeria, nie lubię tam chodzić. I ja tak... Jutro tam idę. I właśnie poszedłem tam po raz pierwszy. Na przykład Bartek takich rzeczy nie lubi i dużo Polaków też tak mówią, że nie lubimy chodzić tam, łazić sobie po galeriach, robić takie zakupy. A ja tam spędziłem ile? Pamiętam po raz pierwszy jak przyszedłem, to spędziłem tam z 2 godziny chyba. Dobra, Tatiana, masz lęk wysokości? Masz? Tam idziesz do góry i tam nie masz żadnych ogrodzeń i nic. Tam po prostu stoisz na taką tam trampolinę i patrzysz. Tam napisane nawet jest na tabliczkach, że jak masz lęk wysokości, to już lepiej tam nie iść. Więc to... Idziemy? Nie mam dziewczyny, ale to wiesz, to tutaj zaraz będzie nowa. Witaj, dziedulka. Zdrastujcie, Sowiecki Sajus. No, widać, no, tak? Widzieliśmy. Od razu widać, tak? No, co takie radnoje, co takie... Domowe, takie poczucie. Da. Poczucie jak w domu. Da. To mamy to ze sobą. Mamy to dlatego, żeby spróbować i zobaczysz naszą reakcję. Bo ja już próbowałem chyba 2 lata temu ostatnio. Ja po raz pierwszy przyjechałem do Polski i wtedy spróbowałem sękacz. Czyli otwieraj. Takich to ci pij. Mamy wodę? Fajnie. Jesteśmy na Wielanowie i pamiętam, że ta dzielnica mi się bardzo spodobała, kiedy ja byłem tutaj po raz pierwszy. Ej, dziewczyna z iPhone'em, proszę się uspokoić. Dobra, pamiętam, że nie tylko, że ten pałac, który tam się znajduje, a w ogóle jak tutaj jest zbudowany. Bo na przykład porównając na
teraz Polonię już nie będę porównywał, ale z Odessą na przykład, z naszą mentalnością taką wschodnią, u nas poza miastem zawsze robią tak, centrum miasta, są jakieś tam galerie, wszystko się znajduje w tym centrum, później poza miastem budują takie rajony, tak, budują dużo, dużo mieszkań. Tu, popatrzcie, tu nic nie ma takiego, żeby na to można, nie można było patrzeć. Na przykład to mi się bardzo podoba, popatrzcie, wszystko jest takie, no... Nie, niskie. Tak, niskie, tak. Niskie. No to wracając do tematu, mi się bardzo podoba, że tutaj też macie na przykład, każdy taki, taka mała dzielnica ma swój park, ścieżki rowerowe, no ja już napisałem dzisiaj na Insta, rzucałem historię, że to ostatnia chwila u mnie, gdzie w kraju z prawami rowerzystów. Mm-hmm. Praw rowerzystów u nas niestety nie ma. I dalej tutaj spacerujemy i spotkamy się z Bartkiem! Dobra, jestem już w tym samochodzie i spotkałem... Siema, przejeżdżałem z tragarzami i postanowiłem, że odbiorę Romana i Tatianę. No bo cóż, no nie mogą tak stać sami na przystanku i dlatego jesteśmy razem i jedziemy do mnie, do domu, do Legionowa. Zupełny przypadek. Spotkałem ich po prostu, tak. Będzie mój brat, ciekawe historie, tak. I perkusista Darek Brzozowski, który u mnie wystąpił w jednym z odcinków. Którego właśnie widziałem na tym, na Woodstocku, tak, bo on tam zagrał w zespół Hunter, tak się nazywa. Tak jest. I ja już nie mogę się doczekać do twojego mieszkania, bo tam kiedyś mieszkałem. A, bo Roman tam mieszkał, faktycznie. Nie tylko mieszkałem, ale no po raz pierwszy pojechałem do Polski. Okej, czyli zapraszamy was do Legionowa. Mogę nie pokazywać, gdzie mieszkasz, w sensie, że nie pokazywać... bo jesteśmy tutaj. Ja ostatnio tutaj byłem kiedy? Rok temu chyba. Tęsknię po tym miejscu. Koty są? Są koty. Roman jest zajarany garażem w Legionowie, słuchajcie, to jest niesamowite, ale ja tak jestem lubi Polskę. To jest taki sentyment, który ty masz też, to prawda? Nie tylko Polskę sentyment mam i to, że macie wszystko dla ludzi, tak? Bo u nas, no kto... Zobacz, Darek nie zamykał nawet okna w samochodzie. Nie, u nas nie ma takiego. A tam czeka mój brat, ciekawe historie. Otwarte? Rosjanina tu przyprowadzi? Cześć. Dzień dobry. Ja po ruski mogę mówić. Ja mogę darzyć w kluczyć Kisielowa. Wiadomości rosyjskie. To jest ten ciekawe historie. Ciekawe historie. Uczysz się po polsku w szkole i na kursach. Taki nieznany kanał, nikt nie ogląda tego. No. Co to jest? Słuchaj, kawa. Witajcie, przyjaciele. Michał Sikorski to jest po prostu talent sam w sobie. Roman mi powiedział kiedyś na początku, wiesz, Bart, te twoje vlogi, GoPro, teraz Michał Sikorski nagrywa takie vlogi o Białorusi i tak dalej, one są takie bardziej rozwinięte. Ja sobie myślałem, kurde, nagrywasz ty vlogi czy nie nagrywasz, ale jakoś tam zacząłem nagrywać ten GoPro, jakoś poszło. Ogólnie z kukurydzy. Kukurydzy? On to sam pędzi. Ale on jeszcze kupuje oczywiście specjalną kukurydzę, którą pędzi, ale też skupuje tam od jakiegoś dziekadaństwa, od kogoś, jak oni, jak mają te... Skrobie beczki. I zobacz, patrz. Tak, to nie są beczki poskrobane. Tak. Nie, na serio? Tak. I to chuj pieniędzy kosztuje. Generalnie... Patrz. Generalnie... Jest to? Tutaj... Jest. O, wow. Ten obrazek... To na serio? O, teraz widzisz, no. Ten obrazek to jest znany w Polsce skrzypek. Gra w zespole, ma zespół Jelonek. Aha. I też gra w zespole Hunter. To są dwa takie bardzo popularne zespoły w Polsce. No, znamy to. Tenże Jelonek właśnie to pędzi. Właśnie on osobiście. Okej. Okay. I my tu dzisiaj właśnie... Nie, próbujemy to. Nie reklamujemy alkoholu, ale pozdrawiamy Jelonek. Właśnie, Jelonek. To też zajęło. To jest okay, proszę. Na zdrowie, Jelonek. Na zdrowie. Dobra, jesteśmy ostatni dzień w Warszawie i jechaliśmy tutaj tandemem, rowerem i zauważyłem, że tam jest rumuńska flaga. Myślałem od początku, że mołdawska, a widzę, że rumuńska jest. Dlaczego? Dlaczego tak jest? Bo festiwal wina. Ale w sumie jesteśmy tutaj nie sami, poznajcie moich starych kolegów. Adam, który już był na Dniestrzu. Byłem. Ostatnio, niedawno. Gorąco polecam, bo on jest najlepszym zawodnikiem na świecie. Dzięki wielkie. I Łukasz.
Cześć. Łukasza też pamiętacie z ostatniego filmiku z Warszawy. Ostatnio jechałem z taksówkarzem, z Uberem. No. I on tak mnie lepiej po polsku niż po rosyjsku. Ale w ogóle jest na przykład dużo osób, znaczy jest grono osób takie, na przykład mam takiego kolegę też z Krymu. Aha. I on na przykład nawet jak trafi Ukraińca właśnie w Uberze, to nie chcę rozmawiać z nim ani po ukraińsku, ani po rosyjsku, tylko chcę z nim rozmawiać po polsku. Uważa, że jest w Polsce, więc nie wszyscy powinni rozmawiać po polsku. No tak. Dlatego, że pochodzi z tamtej kultury. Powiem tak, że fajna muzyka jest, idę się przejść i ponagrywam to. Roman. Mateusz. Tatiana. Podróżujemy razem. Tak, ja w ogóle chciałem do ciebie napisać, bo ja mam wina z Mołdawii, więc... O, ty masz wino z tak, Mołdawii. Tak, Mołdawia, Rumunia, Gruzja. Okej, okay. A można zobaczyć jak jasne, wina? Jasne, tak, tylko kurczę, gdzieś z tobą mam problem. Czyli wiesz, czyli no. Chyba próbowałem, ale to po prostu ale chciałem zobaczyć jak je. A pana kojarzę z blogu. A, okej. Okay. Największy fan Polski. Tak, jestem. Super. Wiecie co, my z Tatianą gramy cały czas w grę tutaj w Warszawie. Poznajemy tutaj swoich, czyli rosyjskojęzycznych. Na zdrowie. Dziękuję. Tak, my po prostu po wyglądu patrzymy. Tak, o, podejrzewam. A jak ten człowiek się zbliża i rozmawia po rosyjsku, to wygrywam ja na przykład albo ona, kto, zależy od tego, kto pierwszy powiedział, podejrzewam. Ale fajnie i my takie mamy winiak. Ja teraz mam 6, Tatiana ma 4. 6-4. A propos tego, gdzie jesteśmy. Wiecie co? Sam nie wiem, gdzie jesteśmy. Nas tutaj... No, fajnie wygląda. Fajnie wygląda. Zaraz nam powiem, gdzie jesteśmy. No i oczywiście, że czekamy na reakcję Tatiany. Tatiana... żeby dłużej nie gadać, to idziemy, zapytamy naszych kolegów. Kiedyś to była hala bokserska, odbywały się tutaj walki bokserskie. Później przez długi czas stało to chyba zamknięte, a potem miasto ogłosiło przetarg na operatora tej hali, no i został stworzony taki koncept, gdzie po jednej stronie jest targ z żywnością regionalną, a po drugiej stronie są budki z jedzeniem, no i po środku stoły i tak jak wiecie, jakieś tam aktywności teraz. Ciekawy kontrast między tą flagą LGBT i... Nie, no flaga LGBT u nas jest zakazana. W sensie, że nie jest zakazana tak między społeczeństwem, tak jak ktoś na przykład, to pobiją ciebie. A tam jest zaraz bazar taki kwiatowy, który jest czynny 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Starsze osoby grają w tenis. Wiesz, u nas starsze osoby już nie żyją. W sensie, że oni siedzą u siebie tak, obok doma i tak, i nigdy nie wychodzą. Na przykład moja babcia to... Że u nas jest takie, nie wiem, no miasto postawiło na aktywizację osób starszych. Są Aha. różne programy takie, które mają i zachęcić do wychodzenia do domu, do robienia czegoś. W ogóle fizycznych jakichś. Pan, babcia i dziadek, oni grają w tenis. Przedostatni stołek. Co tu znalazłaś? Chodź. Dobra, druga próba przejść nad Wisłą, bo wczoraj szliśmy tutaj nad Wisłą z Keszem, z tym vlog Kesza. Szliśmy po spotkaniu z Keszem. I... Ja twoje torze. I ten... Cześć! Fajnie. Jak tutaj w Warszawie się mieszka? A bardzo dobrze. Tak, a, podoba ci się? Poznałem po sakwie. Po której? Tej. Aha, po tej, tak. To ja już cię sprzedam i będę bogatym człowiekiem. Tak naprawdę jestem. Tak naprawdę jestem. Widziałam gdy po ojca, kiedy znalazłam złoty sygnał. Gosia, do ciebie pierwsze pytanie, bo ja tutaj jak spotykam ludzi z Warszawy, którzy mieszkają w Warszawie, to ja zawsze pytam, jak tu się mieszka, tak? Bo... Miejsce fajne, ale ludzie tacy sobie, wiesz? Tak? Tak jakbyś po... No ja już widzę! Nie są gościnni, tak Łukasz? Nie, zdecydowanie nie są gościnni. Jak chcesz lepiej wyglądać, to zapraszam do mnie. Aha, ale to dotyczy tylko dziewczyn, czy... Nie, facetów też maluję.
Aha, malujesz faceta. No to tak. Europa. To jest... No może dla mnie na przykład taki temat jest ciekawy. Ale to bardzo ciekawe, jak Polak mieszka u tak, Ukrainy. Tak, tak, tak. Jak się mieszka z Ukrainą? Możemy zrobić taki... Marek, jak się mieszka z Ukrainką? Powiedz, dlaczego z osobą ze wschodu, tak. Nie najgorzej. A ty, Kasia, ile mieszkasz w Polsce już? No prawie 4 lata. 4 lata już, tak? 4 года. Co ja gawariu na ruskim języku, хорошо. Lepiej niż Kasia. I podoba ci się tutaj, w Polsce? Rewizja ciebie tu w Polsce, czy...? Dzięki, że ja przetłumaczyłeś. Nie, ja już przyjechałam, to nie znałam języka polskiego. W ogóle nie rozmawiałam. Później poznałam takiego kolegę, który pracował z moim ojcem i który miał swój biznes i tak po prostu on mnie uczył tego języka. I tak zaczęłam z nim rozmawiać i w końcu się nauczyłam. A na studia jak przyjechałam, jak się zaczęłam studia, to kompletnie nic nie widziałam. Co fajnego jest w Warszawie, to fajnie, że wy macie tu takie miejsce nad Wisłą, gdzie można wszystkim się zebrać, młodzieży, i można posiedzieć sobie, napić się piwa i tak dalej. Jesteśmy. Goes around, goes around, goes around, comes all the way back around. What goes around, goes around, goes around, comes all the way back around. What goes around, goes around, goes around, comes all the way back around. What goes around, goes around.